W dniu 24 maja bieżącego roku przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy z druku nr 476. Przypominam, że na poprzednim posiedzeniu komisja przyjęła artykuł 1, zmianę 1 i w zmianie 2 literę A i B. Przystępujemy do rozpatrzenia dalszego projektu ustawy. I teraz pani poseł Malik zgłasza się z poprawką. Tak, szanowni państwo, jako poprawkę numer 3 chciałabym przejąć tą poprawkę i zgłosić osobiście jako przedstawiciel wnioskodawców poprawkę, którą na poprzednim posiedzeniu komisji zaproponowała pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha. I no, mam przyjemność w imieniu już wnioskodawców przedstawić, odczytać tą poprawkę. Jeśli chodzi o uzasadnienia, to teksty uzasadnień do każdej z prezentowanych wielu poprawek mają państwo bezpośrednio przygotowaną w materiałach. Jeżeli trzeba będzie ze strony społecznej, która się tu znalazła, czy ze strony stowarzyszeń, organizacji dopytać o jakieś szczegóły, to bardzo proszę kierować wszelkie uwagi już do rządu, ponieważ ja zostałam zobowiązana przez posłów, którzy podpisali ten projekt, do tego, aby po prostu konsultować wszelkie poprawki, wszelkie nowe wnioski ze stroną rządową. Tak więc bardzo proszę o kierowanie uwag już do strony rządowej. Dziękuję, a ja mam przyjemność przeczytać poprawkę numer 3. Proponujemy w artykule 1 w punkcie 2 po literze B dodać litery BA oraz BB w brzmieniu. BA uchyla się punkt 7. BB po punkcie 7 dodaje się punkt 7a w brzmieniu 7a. Drewno energetyczne, surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mamy wątpliwości, czy ta poprawka nie wykracza poza zakres projektu ustawy. W tym projekcie nowelizującym nie mówi się nic o drewnie energetycznym. Wydaje nam się, że jest to przekroczenie zakresu. Prosilibyśmy o wykazanie związku tej poprawki z ustawą nowelizowaną. I druga rzecz, mamy taką prośbę ze względu na to, że część tych poprawek jest dość obszernych, a one zostały już wcześniej dostarczone. Nie widzimy celowości czytania całych tych poprawek. One wcześniej zostały dostarczone, a niektóre są dość obszerne. Także taka uwaga, że można pominąć czytanie tych poprawek. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeśli chodzi o drewno energetyczne, to jest to pewien rodzaj biomasy i to jest to drewno, które jest no, na przykład spalane gałęzie w sadach, które są, no, można powiedzieć, zmarnowane, czy drewno po powodzi, czy takie drewno z kornikami, które się nie nadaje na żaden przerób, może nadawać się tylko na spalenie. I to jest po prostu uszczegółowienie rodzaju biomasy, także nie wydaje mi się, że to wykracza, tylko uszczegółowienie, ale też bardzo proszę o stanowisko rządu w tej sprawie. Szanowni państwo, Radziszewski Mariusz, Ministerstwo Energii, więc rozważając kwestie definicyjne, trzeba dojść do przekonania, że to, co zostało zarekomendowane w poprawkach, a dotyczy różnych rodzajów biomas, to dotyczy w sumie tej samej materii, która już dotychczas została uregulowana i stanowi tylko doprecyzowanie poszczególnych elementów tych biomasy, czyli mówiąc kolokwialnie, wyodrębnienie tak zwanej biomasy agro i biomasy leśnej, która
może być wykorzystywana na cele energetyczne. Bardzo proszę, tam pan poseł się zgłasza, zdaje się. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, wydaje mi się, że to jest zapis nieprecyzyjny, bardzo otwarty. Drewno jako takie ma swoje klasy jakościowe i powinniśmy się do tego odnosić, a to taka formuła otwarta stwarza możliwości później no, bardzo szerokiej interpretacji. Bardzo proszę, pani poseł Rosa. Ja mam pytanie, kto będzie decydował o tym, czy jest to drewno energetyczne, czy nie? W sensie, kto oceni parametry jakościowo-wymiarowe i fizyczno-chemiczne i wartość techniczną i urządkową danego surowca drzewnego? W sensie, kto będzie to oceniał? Jeszcze pan poseł jeszcze się zgłasza. Dziękuję panie przewodniczący, ale może pan dyrektor by dookreślił ustawowy zapis albo dopisał ustawę, na bazie której mówi, że ta definicja jest znana ogólnie. Więc może odnieśmy się do tamtej definicji i do tamtej ustawy, o której piszemy, że takie drewno to jest energetyczne, a nie inne. Jeśli taka funkcjonuje już definicja zapisana w jakiejś ustawie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan dyrektor. W dostarczonych państwu poprawkach, poprawka numer 41 odnosi się również do tego zagadnienia. Mianowicie tam jest delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i właściwym do spraw gospodarki ze względu na wykorzystanie właśnie drewna przemysłowe. Określi w drodze rozporządzenia szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna energetycznego, biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne. Także taka delegacja ustawowa została zaproponowana w powiązaniu właśnie z tym, z tą poprawką numer 3. To jest poprawka numer 41. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. A, jeszcze tam widzę. Przepraszam. Trzeba śmiało ręce podnosić do góry. Pan prezes, zdaje się, URE się zgłaszał. Bardzo proszę. Katarzyna Szwed-Lipińska, Urząd Regulacji Energetyki. Ja mam prośbę o ustosunkowanie się wnioskodawcy do wprowadzenia nowej definicji drewna energetycznego w odniesieniu do drewna niepełnowartościowego i pełnowartościowego. Chciałabym zwrócić uwagę, że uczestnicy systemu aukcyjnego, jak również wnioskodawcy świadectw pochodzenia składają oświadczenie w trybie artykułu 233 o niewykorzystywaniu drewna pełnowartościowego i bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, jakie jest odniesienie, jaka jest regulacja wprowadzenia nowej definicji w kontekście treści oświadczeń składanych przez uczestników systemu. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Pani prezes, mogę tylko tyle powiedzieć, że osobiście no, nie posiadam takiej wiedzy, natomiast według mnie to uzasadnienie daje rękojmię do tego, aby tą poprawkę wprowadzić. Ja to konsultowałam z rządem i poproszę jeszcze tutaj, odsyłam panią do wiedzy pana dyrektora. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan dyrektor. Istotnie zmienia się systematyka, jeżeli chodzi o nazewnictwo i to drewno niepełnowartościowe czy pełnowartościowe, o którym pani dyrektor raczyła wspomnieć, teraz zastępuje się inną definicją, czyli to drewno wykorzystywane do celów energetycznych, ono jest traktowane jako drewno niepełnowartościowe, które w innych branżach nie może być wykorzystane. I to definiuje też, czy wynika z samej definicji, ale też z delegacji do wydania stosownego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska. To jest z jednej strony. Z drugiej strony same poprawki zapewniają odpowiednie vacatio legis na dostosowanie się do brzmienia nowych przepisów, też w kontekście oświadczeń składanych przez przedsiębiorców. I w tych oświadczeniach od 1 stycznia 2018 roku zmieni się brzmienie odesłań, które dotychczas składa się w kontekście drewna pełnowartościowego, że się go po prostu nie wykorzystuje i będzie zastąpione to brzmienie siatką pojęciową drewna wykorzystywanego do celów energetycznych. Bardzo proszę, mam widzę jeszcze zgłoszenie. Ale nie widzę kto. Bardzo proszę.
chciałabym jeszcze dopytać tutaj. Proszę Państwa, ja bym bardzo prosiła o wskazanie podstawy prawnej, o którym wspominał Pan Naczelnik, że nastąpi zastąpienie tej siatki pojęciowej, ponieważ my w tej chwili tego nie dostrzegamy. Nie znajduję przepisu w projekcie nowelizacji, z którego wynikałoby, że drewno energetyczne stanowi drewno niepełnowartościowe. Dziękuję. Istotnie, bardzo proszę, Pan Dyrektor. Jeżeli można, rzeczywiście Pani Dyrektor, tutaj nie chciałbym też tej dyskusji przekształcać w taką kolorową dyskusję nad wartością pojęcia, czy lepszym ujęciem drewna do celów energetycznych, czy drewna pełnowartościowego. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę tej siatki pojęciowej, to ona ma odzwierciedlenie w przepisie końcowym, w zaproponowanym brzmieniu artykułu 19. Poprawka brzmi, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca, z wyjątkiem artykułu 1 i właśnie tutaj w punkcie pierwszym wymienione są wszystkie zmiany, które dotyczą czy wskazują na drewno wykorzystywane do celów energetycznych. I to jest punkt 2 litera BA i BB, punkt 19 litera A tire 2 i 3, punkt 20, punkt 22 litera B w zakresie dotyczącym zmian w artykule 71 ustęp 3, no i tak następne. Te wszystkie poprawki są zawarte, te wszystkie zmiany są zawarte w poprawce numer 58. Dziękuję bardzo. Jeszcze są wątpliwości. Najpierw pani poseł, bardzo proszę. Ja chciałam zapytać wnioskodawców, jaki jest tak naprawdę cel tej regulacji, bo szczerze powiedziawszy chciałabym wiedzieć, w jakim celu się te wprowadza nowe definicje z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii i systemu energetycznego. Po drugie, jakie są skutki, jakie będą przewidywane skutki tej regulacji zarówno na funkcjonowanie lasów państwowych, jak i generalnie rynku drewna. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie, co w tej chwili się dzieje z tym drewnem niepełnowartościowym, energetycznym, jakby go nazwać? Czy ono jest składowane, czy przerabiane w inny sposób? Co się z nim dzieje? Czy to po prostu czeka na korniki, czy może jest w trakcie obróbki? Bardzo często jest ono składowane i czeka po prostu, aż korniki je zjedzą, a część drewna tego na przykład porolniczego jest spalana na polach, co w jakimś sensie zanieczyszcza powietrze i do tej pory nie było wykorzystywane. No, to prawda. Dzisiaj mogłoby ono być zakwalifikowane jako drewno energetyczne i wykorzystywane zgodnie z nową definicją. Ale czy jest przedstawiciel Lasów Państwowych? Tak, panie przewodniczący. Jest. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Zastępca dyrektora generalnego do spraw gospodarki leśnej Andrzej Borowski. Szanowni Państwo, problem, który tutaj został wywołany, wynika z sytuacji, jaka zaczyna rysować się nam i to w sposób dość gwałtowny na terenie całego kraju. Mamy do czynienia z kolejnym rokiem suszy i susza ta powoduje wydzielanie się, mówiąc językiem leśników, czyli powstawianiem istotnych ilości posuszu i to nie tylko posuszu świerkowego, z czym mieliśmy do czynienia na południu kraju, ale również, co nas bardzo niepokoi, posuszu sosnowego. Mam przed sobą jeszcze ciepłe informacje z 30 maja dotyczące usuwania tego posuszu sosnowego na terenie całego kraju. Za 5 miesięcy jest to 800 tysięcy metrów sześciennych drewna, gdzie w roku ubiegłym przez cały rok usunęliśmy tego posuszu około 600 tysięcy metrów. Proszę zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. I jest to drewno, które pojawi się na rynku i obawiamy się, że nie zostanie zagospodarowane ani przez przemysł papierniczy, ani przez przemysł płyciarski. Jest to dodatkowa masa, która absolutnie nie uszczupli dotychczasowych naszych zobowiązań, które mamy zawarte w umowach z przemysłem
tak jak wspomniałem, papierniczym i płciarskim. Obawiamy się, że ten proces będzie się nasilał, a z drugiej strony poszukujemy biomasy. Zgłaszają się do nas zarówno duże podmioty, mówię tu o elektrowniach i elektrociepłowniach, jak i małe podmioty, które są zainteresowane tak zwaną samowystarczalnością energetyczną i cieplną gmin i wsi, poszczególnych wsi. Tego typu zjawiska występują już w Europie, że w obrębie dużych obszarów leśnych, czy to w środkowej, czy to we wschodniej Europie, gminy stają się wystarczalne, samowystarczalne w oparciu o biomasę. My w tej chwili zleciliśmy bardzo głębokie i zakrojone na szeroką skalę badania naukowe, które odpowiedzą nam na proste pytanie. Kiedy drewno, to drewno posuszowe, staje się już drewnem niepełnowartościowym, a jeszcze jest drewnem energetycznym. I tak jak jest to zawarte w tej drugiej poprawce, trzej ministrowie doprowadzą do precyzyjnego określenia, sparametryzowania i sklasyfikowania tego drewna, co jak czytam stanie się z dniem 1 stycznia 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł. Ja mam jednak pytanie powtórzone. Co w dzisiejszym stanie prawnym przeszkadza lasom państwowym w wykorzystaniu tego posuszu, jak to fachowo pan nazwał, czy chrustu, jak ja to nazywam, czy zrębków, czy jakiś przepis stoi na przeszkodzie, czy jakieś zapisy, żeby w sposób taki gospodarczy, legalny ten materiał wykorzystywać, przeznaczać na przykład na opał. Dokładnie. Bardzo obecna, proszę, pan dyrektor. Lasy Państwowe, dokładnie zapis dotyczący drewna pełnowartościowego zawarty w obecnej ustawie o OZE, który nieprecyzyjnie określa granicę między drewnem niepełnowartościowym a pełnowartościowym. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, wzbogacamy po prostu język naszego ustawodawstwa, żeby umożliwić część dotychczas niewykorzystanej biomasy, żeby ją można było wykorzystać, nie marnować tego, co mamy. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie widzę więcej zgłoszeń, zapytam, czy jest sprzeciw do przyjęcia poprawki numer 3. Jest sprzeciw, zatem przegłosujemy. Kto jest za przyjęcie poprawki numer 3, proszę o podniesienie ręki. Ile? Kto jest przeciw? Już? Kto?